Cześć kochani, z tej strony wasz mentor Wąski. Dzisiaj pogramy sobie w WRC i śmigamy. Tak dla relaksu, dla odprężenia pojeździmy sobie Subaru po zaśnieżonych drogach. Gra w WRC, dwójeczka. Wreszcie jest coś zrobione po Colinie McRae, ale mnie rzuca. Jestem niezwyczajny do jeżdżenia po śniegu z takimi zawrotnymi prędkościami. Już naprawdę dawno nie było takiej gry, która stawiałaby na jeżdżenie po terenie, stale w mieście, po asfaltach. Już naprawdę się nudzi. Colin, szkoda, że odszedł z tej właśnie trasy i stawia teraz na, tak jak jeździ, Ken Block, czyli bardziej widowiskowo. A mnie brakowało takich gier jak WRC, które stawiają na to, że jeździmy lasami, jeździmy drogami, jeździmy od checkpointu do checkpointu, walczymy z oponentami. Także nie jest źle. Graficznie jest ślicznie, jak na tą produkcję. Jest ładniejsza od jedynki. W jedynkę miałem okazję pograć. To szyba już do wymiany. Dobrze, że tu policja nie stoi, bo by mi zaraz mandat dowaliła. Ale ogólnie ślicznie. Będzie jump, spokojnie. Jest jump. Jest pięknie. Nieźle. Samochód się trzyma w całości. Choć maska się otwiera. Można sznurkiem przywiązać. Ale dachowanie. Jasny win. Ten tam po boku to przeżywa całe życie do w oczach. Zobaczy. Spokojnie, stary. Profesjonalistą jedziesz. Będzie dobrze. Pięknie. Łaj! Pięknie odwzorowane. Dmuchanie sprężarki. Słychać, jak pompuje powietrze. Jednak Subaru to jest Subaru. 4x4 napęd. Nieźle. Moje umiejętności może w tej grze nie są jakieś wybitne, ale jest dobrze. No, trzecia pozycja. Czyli jest ok. To był pierwszy odcinek nowej serii przygód z WRC. Spróbujemy zagrać jeszcze jeden wyścig, może pójdzie nam lepiej. Mam taką nadzieję. Naprawimy sobie autko. To przeżyło szok. Uderzeniowy. Kontakt z drzewami. Całe szczęście, że to wirtualnie. A nie na żywo. Bo blacha, żeby mieli psy do roboty. Zarobiliby. Samochody są ładnie odwzorowane. Również mi się to bardzo podoba. Ogólnie gierka sprawia bardzo miłe wrażenie. Przyjemnie się w nią gra. Nie nudzi się. Czyli jest dobrze. Takie powinny być gry.
choć nie gram na padzie od Xboxa, to i tak daję radę. Ważne, że kierownica się kręci, hamulce działają, woda w normie, Subaru w znakomitej formie. Ciasno tu, cholera, trzeba uważać. Choć drugi przejazd troszkę lepiej mi idzie. To jest wszystko zależne od tego, jak dany samochód się zachowuje, gdyż każdy inaczej się prowadzi. Chociaż po śniegu to i tak nie ma większego znaczenia. Oj, 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 oj. To było niepotrzebne. A to w ogóle podziwiam tych ludzi, co stoją za takimi barierkami na realnych zawodach. Ale to jest, wiadomo, chodzi o adrenalinę. Że im bliżej przejeżdżającego samochodu, tym jest zabawniej. Tylko gorzej później, jak w kogoś się wjedzie, to już tak zabawnie nie jest. Ale drugi przejazd znacznie, znacznie jest lepszy niż pierwszy. A to jest wszystko zależne od tego, jak wyczuje się samochód. Wiadomo, nie ma fenomenów, ale to nie o to chodzi. Chodzi, żeby dobrze się bawić przy danej produkcji, cieszyć się nią. A nie, żeby on chwilę w nią pograć i odstawić na półkę. Stwierdzenie, mogło to być lepsze. Także mówię, ja się stęskniłem za serią Colin McRae, właśnie za takimi trasami. No ale niestety, widocznie już do tego nie wrócę. I tym razem pierwsza pozycja, lepiej poszło. Dziękuję ślicznie i do następnego razu. Wasz mentor Wąski, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.